Na ten Radzimowy Marian w ogóle nie powinien przyjeżdżać. Hamowanie prawe 3, wyjście lewy pełne. I to była ostatnia moja komenda. Po to, żeby w tym rajdzie, ja to nazywam dookoła studni, nie mającym kompletnie żadnego znaczenia... Ja jechałem w tym rajdzie. Spojrzałem mu w oczy. W tym momencie. Nigdy do końca życia nie zapomnę tych oczu. Mariana bardzo lubiłem. To ja tak obserwowałem go z boku. Zawsze wręcz mu zazdrościłem. Przez lata na przemian się ścigaliśmy. Każdy jego powrót był wielkim świętem. Wtedy obydwie z mamą traktowałyśmy to jako dzień szczególny. Nie da się połączyć rodziny i sportu. W tej chwili jest na tyle to wszystko rozwinięte, że trzeba w zasadzie 90% czasu przeznaczyć na sport, jeżeli się ktoś tym poważnie chce zająć. Rozpoczął od kolarstwa, ale rowery były za wolne, dlatego przesiadł się na motory. Bardzo poważny wypadek uniemożliwił mu dalsze starty na motokrosie. I wtedy też stwierdził, że jest to zbyt brudny i nieestetyczny sport. A tata był wielkim pedantem, w związku z tym wierzę, że bardzo mu to doskwierało, taplanie się w błocie podczas skoków na motokrosie. A wtedy właśnie pojawił się pomysł, aby przesiadł się do samochodu rajdowego, co też uczynił i już pozostał wierny do końca tej właśnie dyscyplinie. Widziałem tylko jego słabą stronę polegającą na tym, że u niego na tym prawym fotelu, jak my to nazywamy, czyli na fotelu pilota, musiał usiąść ktoś z dużym autorytetem, z olbrzymim doświadczeniem, który potrafiłby ten taki trochę nieoszlifowany diament, jaki był Marian, ten talent trochę okiełznać i ukierunkować. Bo załoga samochodu rajdowego to jest dwóch zawodników. Ja postawiłem jeden warunek. Tak, ale na prawym fotelu usiądzie Rysiek Rzyszkowski. Był poza tym, no wtedy jeszcze z naszym zdaniem mało odporny nerwowo, że można go było łatwo podpuścić, no to tak to nazwijmy, no znaczy namówić do za szybkiej jazdy. To się kończyło tym, że lądował w rowie, tracił niepotrzebnie czas i no nie traktowaliśmy go jak gdyby wtedy jeszcze poważnie. Ta rywalizacja trwała przez praktycznie całe lata 80., gdzie na przemian ja byłem chyba 4 razy mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej, albo 5, nie pamiętam, a Marian był 5 albo 6, także na przemian się ścigaliśmy. Widzieli
wiedzieliśmy, kto jest nieodporny, kto może zrobić błąd właśnie w takim momencie, kiedy ktoś mu deprze po piętach. To było wykorzystywane, albowiem to jest pewien element rozgrywki, o którą się walczy. W przypadku zagrożenia pierwszego miejsca Marian nie wytrzymywał psychicznie tego obciążenia, że musi być pierwszy, bo on zawsze chciał być pierwszy, za wszelką cenę. Sport rajdowy to jest taki sport, gdzie ryzyko jest wkalkulowane już z góry, prawda? Można się liczyć z tym, że nie wróci się z pewnej imprezy. Marian robił odprawę zawodników i powiedział, że walka z koprem to walka na śmierć i życie. Dla mnie na rajdzie zawsze było najważniejsze to, żebym ja dojechał do domu. Istnieją dwa rodzaje kierowców. Kierowcy, w cudzysłowie, zawodowi, którzy podchodzą do tego sportu w sposób tak, jak się podchodzi do wykonywanej pracy. I są kierowcy, którzy ten sport traktują bardziej hobbystycznie, bardziej, powiedziałbym tak, jeżdżą dla sztuki, prawda? Bo sport też jest w pewnym sensie sztuką. Marian Bublewicz był kierowcą tej pierwszej kategorii. On był zawodowcem. Marian był po prostu, brak mu było takiej odporności psychicznej i luzu. Takiego, który pozwala nie myśleć za wszelką cenę o tym zwycięstwie. Bo proszę sobie wyobrazić, że rajdy są takim sportem, nie wystarczy przejechać odcinek specjalny w odpowiednim czasie. Trzeba jeszcze być na mecie rajdu, żeby być sklasyfikowanym. Marian potrafił stanąć, wyjść z samochodu, pójść to wszystko, przejść, potem przejechać ten odcinek, ten zakręt jeden, jedyny, tak głęboko tnąc, jak trzeba było. Potem żeśmy stawali, podnosili trawę i jechali dalej. Rzeszkowski w końcu uciekał i nie chciał być katowany przez tyle czasu, no to brał tam jakichś innych miejscowych, znaczy swoich znajomych i z nimi tłuk to na pamięć. Przykładowo ja przejeżdżałem OS 4 razy, 5 razy, tu on przejeżdżał 10-15. W niedzielę żeśmy spędzali w zasadzie 80% niedziel wolnych dni po pracy, wszystko w samochodzie treningowym i w lesie. Takie odcinki mamy, mieliśmy tutaj, z których żeśmy w zasadzie tysiące kilometrów zrobili. A nie dlatego, że to trzeba szlifować formy czy trenować do czegoś. Po prostu miło spędzić czas. I rzeczywiście Marian był tytanem pracy, gdzie ja wolałem siedzieć w kawiarni, powiem szczerze, zamiast trenować. Był takim dyktatorem mody samochodowej. Gdy jeździł polonezem, no, dużo zawodników jeździło polonezem. Gdy wsiadł na Mazdę, zaroiło się od tych Mazd. A tak samo było z Fordem. No przecież my wspólnie z Bogdanem Ludwiczakiem też jeździliśmy Fordem, właśnie dlatego, że Marian jeździł Fordem. Taki okres spokoju, brak wypadków nastąpił w momencie, że jak Marian kupił bodajże Sierra Cosworth, która miała tam około 300 koni. Ja jeździłem wtedy Volkswagenem Golfem, który miał około 200 koni. I Marian ten sezon jakoś, czy dwa sezony, jakoś przejeździł bezwypadkowo, stale wygrywając. To się brało oczywiście z tego, że tamten samochód był dużo, dużo szybszy od mojego. I dawało mu to olbrzymią przewagę. Ale w tym sporcie, zaznaczam, tak jest. Takich samochodów się szuka, które dają przewagę. Dla mnie w rajdach, uważam, liczył się zawsze smak startu w tym rajdzie, a dla Mariana, ja mówię, nie tylko dla Mariana, liczy się smak zwycięstwa. Nie miałem nigdy wypadków i dojeżdżałem zawsze do mety. Pamiętam, jak mnie kiedyś przewiózł na Graszku, to był taki nasz OS treningowy, taki osławiony OS, to było niewiarygodne, naprawdę. Powiedziałem sobie, że nigdy w życiu więcej, po pierwszych paru kilometrach, powiedziałem sobie, no chłopie, głupi jesteś, zginąłeś na pewno. To nie ma siły, żebyśmy przeżyli. Teraz jeżdżę podobnie, teraz wiem, że można tak jeździć. Był wtedy bardzo rozreklamowany przez prasę w roku poprzednim.
praktycznie wszędzie był Marian, podobnie jak w tej chwili Krzysiek Hołowczyc. Potrafił być ciepły, uśmiechnięty, potrafił zjednać sobie dziennikarzy. W tamtym okresie Teatr Jednego Aktora zaczął już jakby zanikać na właśnie na korzyść jakiejś takiej rywalizacji. Niektórzy próbowali mu się dobrać do skóry, on miał problem z samochodem i to są takie bardzo złożone sprawy w psychice zawodnika, no kierowcy akurat w tym wypadku, które mogą powodować naprawdę w jakimś mniejszym, większym stopniu jakiś błąd, a błąd w tym sporcie kosztuje bardzo dużo. Walczył nieprawdopodobnie, a więc ja zacząłem się w pewnym momencie obawiać, czy tam nie jest już przekraczana przez niego ta granica ryzyka. Nie wiem, czy byśmy walczyli aż o podejmując jakieś maksymalne ryzyko, ale na pewno byliśmy jakby nastawieni na tą rywalizację z Marianem. To on wyznaczał ten cel, to myśmy jakby ten poziom, to myśmy go gonili. Marian miał błąd na poprzednich OS-ie, czy może dwa OS-y wcześniej, zjeżdżając na spalonej w dół, po prostu się zwyczajnie obrócił i tam ta przewaga została zminimalizowana. Marian, moi chłopcy mają fantastyczny sprzęt na tym rajdzie i mają naprawdę wszystko, co powinni mieć. Jeżeli stwierdzisz, że w twoim zespole coś nie jest tak, to mówię, weź to pod uwagę, że nikt nie będzie miał do ciebie pretensji, nawet jak przyjedziesz drugi czy trzeci. Natomiast w jego oczach widziałem, że jak gdyby zaakceptował tą rozmowę, ale jakby chciał pokazać tym młodszym kierowcom, nie tak łatwo ze mną będzie. Widoczność znakomita, opony dobre, wszystko było, no, samochód dobry, no, my niezmęczeni, no, w ogóle wszystko zdawało się, że no, nie ma prawa w ogóle nic się zdarzyć. Kilkanaście lat temu na odcinku Orłowiec-Złotystok doszło do wypadku zawodnika nazwiskiem Landsberg, który uderzając w drzewo zginął wtedy pilot jego Muszyński. W ogóle nie widziałem tego, co się dzieje. No, dopiero wtedy, zapewne półtora roku, do mnie dotarło coś, co było naprawdę. No.
nie czułem skali tego, tego dzwonu. To było takie małe dotknięcie. Gdyby ten samochód uderzył dosłownie 5 centymetrów dalej, czy 5 centymetrów bardziej z przodu samochodu, czy 5 centymetrów bardziej z tyłu samochodu, Marian miał szansę absolutnie przeżyć to i wyjść z tego samochodu, otrzepać i powiedzieć: o choroba, co się stało. Czułem sam moment uderzenia tak, ale nie wiedziałem, w którym momencie to nastąpiło. Ja byłem przekonany, że to już było na tym lewym, a to się okazało, że to było na prawym zakręcie. Wtedy. No. To był bardzo tragiczny moment, to wstrząsnęło mną absolutnie. Tym bardziej, że tam wyszła jeszcze sprawa tego nie braku pomocy przez trzy załogi, które jechały za Marianem. Szczerze mówiąc, nie wiedzieliśmy za bardzo, co robić. Przyznam się, że trochę spanikowaliśmy, zresztą później przez to mieliśmy wiele kłopotów różnej natury. Sprawdziliśmy tylko, czy nic nie pali, czy nic nie wylewa. Nie byliśmy w stanie rozerwać tych drzwi, nie byliśmy w stanie wyjąć drzewa jest mi to trudno mówić, ale z Mariana. Byłem pewny, że Marian stoi przy tym samochodzie. Po prostu samochód z prawej strony był w ogóle nie rozbity. My przyjeżdżaliśmy koło strony, która była cała. Stałem tam, ja wysiadłem z samochodu. Ja jechałem w tym rajdzie. Spojrzałem mu w oczy. W tym momencie. Siedział w tym samochodzie uwięziony jak ptaszek w klatce. Wyglądało to okropnie. Marian powiedział, to pamiętam, że Rysiu pomóż. Ja powiedziałem: Marian, no momencie, chwileczkę, zaraz najpierw sam spróbuję wyjść z tego samochodu, coś zrobić i na pewno i zaraz ci będę pomagał. Próbowałem z jego strony coś zrobić, ale wiedziałem, że owinięty samochód na drzewie i wiedziałem, że nie zrobię nic. Wyjechaliśmy z całą załogą, karetką do tego wypadku. Dojechaliśmy na miejsce jako pierwsi. W tej karetce nie było nic, no, co można byłoby użyć jako pomoc. No, widziałem, że tam nic, naprawdę nie było nic. No. Tylko przerażona młody lekarz, który kobieta, która nie bardzo wiedziała, co ma robić. Pani doktor nie pozwoliła nikomu, wszystkie ogarnęła panika, nie pozwoliła nikomu zbliżać się do samochodu. Powiedziała, że za chwilę przyjedzie straż pożarna ze specjalnym sprzętem. Odginanie elementów konstrukcyjnych wykonywano gołymi rękami lub po przyjeździe samochodu straży pożarnej, wykorzystując klucz do hydrantów.
nikt nie chciał powiedzieć na przykład, co się dzieje z Marianem. W zasadzie wiadomości były tylko takie, że no owszem, jest w szpitalu, nie jest źle, jest przytomny, ze wszystkiego tego wyjdzie bez żadnych problemów. Także no, rajd był kontynuowany, nie było tam żadnych przeszkód. W zasadzie organizator nie chciał dopuszczać, żeby zawodnicy zjeżdżali z trasy. Odłamki kości sterczały do miednicy. Była złamana, zmiażdżona miednica. Był złamany lewy udar. Złamanie uda to jest około 1,5 do 2, znaczy litr do 1,5 litra krwi. Przy takim złamaniu miednicy oceniam też około litra krwi, to znaczy krwi wynaczynionej. Krew stracona, to znaczy wcale nie ta, która wypływa na zewnątrz, tylko ta, która wypływa z koryta naczyniowego. Więc oceniam, że on mógł stracić no, ponad 2 litry krwi. Pod koniec zaszywania pęcherza moczowego nastąpiło zatrzymanie akcji serca, masaż przez przeponę, bo brzuch był rozcięty, w związku z tym można sobie było na to pozwolić. Chory był zaintubowany, w związku z tym akcja oddechowa była kontrolowana przez anestezjologa. Natomiast kilkudziesięciominutowy masaż nie przyniósł efektu. Niska temperatura zewnętrzna, wypływ krwi z łożyska naczyniowego, upływ czasu, bez w zasadzie specjalistycznej pomocy, prowadzi do pogłębiania tego wstrząsu. Wstrząsu się nie zahamowuje w takiej sytuacji. Także on zmarł na skutek, zabił go wstrząs. Naprawdę to jest ułamek sekundy, to jest chwila. To jest nieuchwytna chwila, w której traci się kontrolę i już nie można wrócić na swój tor jazdy. Nie można zakładać, do tego dorabiać właśnie, że psychicznie ktoś go cisnął, czy... Myślę, że Marian mógłby to odpowiedzieć. Odradzaliśmy mu start w tym rajdzie, ponieważ wiedzieliśmy, że nie jest profesjonalnie do tego przygotowany, tak jak zwykle. Aczkolwiek z drugiej strony wiedzieliśmy, że ten rajd tata zna niemal na pamięć. Nie wiedziałem, że to było na tym prawym zakręcie. Ja miałem wrażenie, że to na lewym dopiero zakręcie, na wyjściu mieliśmy ten wypadek. I przez 1,5 roku nie pojechałem na miejsce tego naszego wypadku, jakoś nie mogłem się zmusić. No, działało to bardzo na mnie. Wreszcie, jak żeśmy któregoś dnia, bo właśnie po 1,5 roku podjechali, dopiero zobaczyłem ten zakręt, no, tak spokojnie się patrząc na to. Dopiero wtedy do mnie dotarło, co się stało. Szereg następuje takich zakrętów bardzo do siebie podobnych. To między innymi Landsberg miał wypadek z Muszyńskim i do dzisiaj niewyjaśnione, nie wiadomo dlaczego. Ja podejrzewam, że Landsberg, który jeździł na pamięć, po prostu pomylił zakręty i zakręt trójkowy przykładowo mu wszedł piątką i dlatego mieli w tym wypadek. Przyczyny można określić tak, jak najczęściej policja określa, czyli niedostosowanie szybkości do panujących warunków. Stado hartów goni tych młodych, wolnych od tych obciążeń, więc niewątpliwie sytuacja, w której się ucieka, jest o wiele trudniejsza niż sytuacja, w której się goni.
dowiedziałem się od Krzyśka Hołowczyta, który mi tak przechodząc szepnął, mój bubel nie żyje. Mówił często, że nie wyobraża sobie życia bez rajdów. Że dokładnie nie wie, co będzie robił, kiedy będzie musiał skończyć swoje starty. Pojechałem do szpitala. Tam już byłem. Co tu więcej mówić?